What's up, YouTube? What's going on? It's your boy Dimas. Welcome back to the channel, man. Back again with another dub video reaction. In today's video, we finna check the evolution of Polish rap, bro. So where everything started. Like myself, you know, I started listening to Polish rap, I would say maybe not even 1 year ago. So I'm just new into this, and we finna check, you know, where it all started. And shout out to Trini, is the owner of this video right here. So I'm gonna put the original video, the link in the description. And without wasting any time, man, without further ado, let's go. Jak ewoluował polski rap? Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem chciałbym wam przedstawić ewolucję polskiego rapu. Zaczynając od samych początków, od czego to się wszystko ukształtowało, cofając się 40 lat do tyłu, aż do dzisiejszych czasów. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od czasów, kiedy jeszcze nie było typowego rapu w Polsce, ale zaczął się on rozwijać z innych gatunków muzycznych. Jako jeden z pierwszych około rapowych numerów. And by the way, just I would also appreciate if anybody could whatever song you want me to check from this video, just write down below. Wiele osób uznaje hit Franek Kimono. Kimono, King Bruce Lee Karate Mistrz, wydany w 1983 roku. Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Wyciągam damy. W tamtym czasie w Polsce królowała w głównej mierze kultura punku i rocku, dlatego też zespoły tworzące kawałki właśnie z tych gatunków próbowały swoich sił w tworzeniu zbliżonych do rapu piosenek. Dobrym przykładem będzie tutaj numer zespołu Deuter, Nie ma ciszy w bloku. Hold on, Deuter nie ma ciszy w bloku. Wydany w 1987 roku. Nie ma ciszy w bloku, nie ma ciszy w bloku, ciągle jakieś głosy wokół. Jako przykład z 1987... Yo, man, that's crazy, yo. That's a long time ago, man. 1988. You can just tell the vibe, even the flow. That's that old school, man. Yo, 1988. I think that was the Tupac back in the day, man. We got the LL Cool J, you know. Who else was that? Even I think Biggie was as well. Who else? I can tell back in 1988. Well, that's a long time ago, bro. There's a lot of good rappers. Yeah, it's Criss Cross, you know, the... Who else? Yeah, there's a lot of them, but... 1988 roku mam dla was dosyć nietypową piosenkę, bo hip-hop w tamtych czasach może być kojarzony. 20 tysięcy miesięcznie. Tyle zarabia specjalista od sztucznej inteligencji. Czym zajmuje się taki specjalista? Między innymi... ...kojarzony najprędzej z treściami kreowanymi dla starszych słuchaczy, a tymczasem swoich sił w rapie spróbował zespół WW, tworząc kawałek Małe WW na płycie skierowanej dla dzieci. Na tej piosence kawałek Małe WW na płycie skierowanej dla dzieci. Na tej piosence możemy także pierwszy raz w historii polskiej fonografii usłyszeć tak zwany scratch, który w późniejszych czasach stał się jednym z symboli hip-hopu. Idąc dalej, w 1990 roku mogę wam przedstawić piosenkę zespołu Big Cyc, Dzieci Frankensteina, zawierającą typowo... Because for me, actually, honestly, the only, like for now, the only like old school that I know, I can even name them. So there's Paknofonika, PZ and Ostra, but there is Zbuku as well. Those are the only few names that I know. So I wanna understand who started this, like, you know, how is it like Polish rap back in the day, you know, like, because, you know, like in the US, let's say just US in general, you have the... You know, the LL Cool G, you know, who else, like, you know, there's a lot of them, you know, the old school, like the Godfather and so on. But in Poland, I can't really, you know, just want to see how it all started, but let's go. Nowo rapowane zwrotki. Jako pierwszy solowy album hip-hopowy można uznać płytę Kazika z 1991 roku o tytule Spalam się. Nie był on jednak projektem reprezentującym polski rap w tamtych czasach. Takie brzmienie było spowodowane jedynie wizją artysty, który postanowił tak to wszystko za... And actually that's crazy for me. I thought I like rap in Poland, like polski rap, Polish rap started maybe in 90, maybe early 2000. I didn't know that, bro. It started in 1980 something, bro. Aranżować. Kawałek, który wam przedstawię, jest zatytułowany Dziewczyny, został też do niego nagrany teledysk. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty, dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty. 1992 rok to wielki przełom w polskim hip-hopie, bo wtedy właśnie PM Cool Lee, a.k.a. Leroy, a.k.a. Scyzoryk, wydał swój pierwszy album East on the Mic, na którym możemy usłyszeć głównie numery w języku angielskim, aczkolwiek między nimi znajdą się też takie nagrane w języku polskim. Kiedy
nienawidzę i piękne długie seks kończyny, to nie mam czas na inne dziewczyny. Dobrym przykładem będzie też zespół Bzik, czyli batalion zmarłych i konających, którzy na swoim albumie Walenie w basenie posiadają parę piosenek rapowanych. Jedną z nich jest Polityk. Ja jestem politykiem, a ty jesteś nikim. Ja jestem wielkim panem, a ty prostym. Z Polityk. Ja jestem politykiem, a ty jesteś nikim. Ja jestem wielkim. Waleni w bazylin. Panem, a ty prostym. Amen. W 1993 roku powstawały kolejne kawałki. Jednym z nich jest Na mojej ulicy autorstwa Kazika, znajdujący się na jego drugim albumie Spalaj się. Został do niego nagrany także teledysk. Ciężko jest po nocy nieprzespanej w miejscu, które wszyscy omijają. W tym też roku powstawały takie grupy jak Wzgórze Japa 3, z której możemy kojarzyć m.in. Boriksona, czy też Slums Attack, w której skład wchodził m.in. Peja. Sometimes, man, just looking back in the day, and I feel like the culture, hip hop, and music can affect everybody across the world. To be honest, because you know, looking at those 1991, 1992, that was when, man, Tupac, rap, the Jay Z, Snoop Dogg, you know, like that's just when hip hop started. It was just, you know, the movement, and look at how it affected almost everywhere. Look in Poland, like everybody, you know, with the bandanas and everything. Not only that, and I also feel like most of the old school, like Polish rap old school, they're really into, you know, real issues like political stuff, whatever is going on back in the day. So yeah, a lot of things has evolved, bro, I ain't gonna lie. 1994 rok to kolejny duży krok, bo wtedy właśnie powstała grupa Kaliber 44, składająca się z Magika, Abradaba. Okay, that's Paknofonika now, okay, that's Magic. Rest in peace, Magic. I Luka Trixa. Byli oni jednymi z pionierów polskiego rapu. Wydali wtedy swoją demówkę pod tytułem Usłysz nasze demo, zawierającą 7 numerów. Jednym z nich jest Brat, nie ma już miłości dla mnie. Oh, wait, hold on. Who is Kaliber? Somebody told me that, let me just check. Somebody told me that Kaliber is the Kaliber 44. I wanna see who is that. Is that Magic Son? Let me see. Let's see what we have here. Ah, so Kaliber, it was a Polish group, okay? Let me have a look here. Okay, from Katowice. Ah, okay, I get it now. So it means before Paknofonika, it was Kaliber. It was founded in 1994. And the members, you have Martin, you have Marcin. Over the year, the formation was also created by Piotr, Magic, okay? Flix, Rafael, and Rafael Gano. Oh. Tytułem Usłysz nasze demo, zawierającą 7 numerów. Jednym z nich jest Brat, nie ma już miłości dla mnie. Powstała też wtedy grupa Ein Kilohertz, która w późniejszych czasach przyjmowała nazwę 3H, czy też Warszawski Deszcz. Jej skład parę razy się zmieniał, na początku byli tam Jan Marian oraz DJ 600 Volt, a przykładowo w 1996 roku dołączył też bardziej nam znane do tej pory Tede. W 1995 roku ukazał się pierwszy numer Leroya pod tą właśnie ksywką, wcześniej znanego jako PM Cool Lee. Był to Scyzoryk, który po premierze cieszył się dużą popularnością, został do niego również nagrany teledysk. Scyzoryk, Scyzoryk, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta, pewnie oni rację mają, bo ja jestem. Like the NWA, Eazy-E and Dr. Dre and, you know, Ice Cube. Następnie wyszła kolejna... Następnie wyszła kolejna nuta o tytule Scooby-Doo Ja, która również przyjęła się dobrze. Scooby-Doo Ja, Scooby-Doo Ja, Scooby-Doo Ja, Scooby-Doo Ja, Scooby-Doo. I think I've heard this song somewhere. Scooby-Doo, yeah, Scooby-Doo, I don't know where, but I think I've heard this one, so that's Lior, okay? Następnie wyszła kolejna nuta o tytule Scooby-Doo, ja, która również przyjęła się dobrze. Scooby-Doo, ja, Scooby-Doo, ja, Scooby-Doo, ja, Scooby-Doo. Oba numery zapowiadały jego płytę o tytule Album, która została wydana jeszcze w tym samym roku. Osiągnęła ona niesamowity sukces, bo sprzedała się w 500 tysiącach sztuk, co jest do tej pory największą liczbą w historii polskiego hip-hopu. Jeszcze w tym samym roku został nagrany diss na Leroya, czyli jeden z pierwszych polskich dissów. Nagrany został przez Nagły Atak Spawacza wraz z Peją, no i odbił on się również bardzo szerokim echem. Ja, kurwysyny, wy, kupię kutasy, wy, kurwy jebane, wy, dwa matasy. W 1996 roku Anti-Leor, was that a diss to Leor? Wy kurwy jebane, wy dwa matasy. W 1996 roku wydany został debiutancki album zespołu Kaliber 44, była to Księga Tajemnicza, Prolog. Był on promowany singlem Magia i Miecz, na którym znalazły się takie utwory jak Moja Obawa, Bądź a Klęknę, Więcej Szmalu 2 oraz Plus i Minus, który okazał się największym hitem z całego albumu. W
W 7 roku powstał album Wspólna Scena, na którym zebrali się przedstawiciele różnych polskich miast w hip-hopie. Promowany był numerem 10 osób, na której 10 artystów położyło swoje zwrotki. Całej Polski teraz 10 osób, każdy robi to na własny sposób. W tym roku powstał też zespół Gramatik, składający się m.in. z Eldo i Jotuze. W tym też roku powstała grupa Zip Squad, w której członkowstwo wchodzili m.in. Sokół i Pono. Swoje albumy wydali też wtedy. Nowy Tymbark po prostu. Naturalne składniki. YouTube, you ain't gonna buy the premium, bro. Let's go. Nobody. Are you trying to improve your English? Let's see. Let's go. Wtedy Slums Attack, Wzgórze Japa 3 czy 3H. W następnym roku powstała... Actually, shout out to Trini. He did an amazing job so far, but I wish those, like, you could just enable the subtitles, you know, to, like, English version as well to... to at least make us understand as foreigners, you know. Some of us love Polish music, so it's always good to know the story and everything, how it started and the movement and everything. So shout out to Trini, but I wish there was an English version, but no problem. Let's just appreciate the work. Let's keep going. Paktofonika, czyli grupa składająca się z Focus. Okay, so that was 1998, Paktofonika, man. Shout out to Disa. These are legend, bro. But I didn't know. I thought maybe these guys were the godfather, you know. But they're among the, you know, the godfather of hip-hop, Polish hip-hop. Ta, Rahima i Magika. Wyszły wtedy też dwa albumy od Wzgórza Japa 3, z których najpopularniejszym numerem było Ja mam to co ty, z gościnnym udziałem warszawskiego deszczu. Radocha, szycha, liryczny morderca, marna dla miasta, który daje mu oddychać, porównać. W tym samym roku powstał też zespół Hemklub. W roku 1999 wydany został debiutancki album Zip Squadu. Jednym z ważniejszych numerów na nim jest Śródmieście Południowe. Wszystko co mamy, to te ulice szare, nie odejdziemy stąd, chociaż nieraz są koszmarem. W tym samym roku powstała też grupa 5-2 Dębiec. Swoje albumy wydali wtedy Karamba, Gramatik, Warszawski Deszcz czy Molesta. W 2000 roku powstał legendarny już debiutancki album Paktofoniki Kinematografia. Sprzedał się on w ponad 100 tysiącach sztuk. Album otrzymał nagrodę Fryderyka w kategorii Najlepszy Polski Album Hip Hop. Najpopularniejszymi numerami z płyty są takie numery jak Jestem Bogiem czy Chwile Ulotne. Jestem Bogiem. Światom to zrobi sobie. Yo man, this is my favorite Polish old school, bro. I love this. Jestem Bogiem. It's just good, bro. Listen to this song, man. This guy there, just conscious rap, real life issues, everything. I mean, shout out to Paktofonika, one of my favorite, you know, just old school group. Man, I love them. I love everything about them. Again, keep resting in peace, Magic. Let's go. Jestem Bogiem. Światom to zrobi sobie. W tym roku też dostaliśmy najpopularniejszy album od Gramatik, Światła Miasta. Teledyski zrealizowane były do dwóch utworów, Nie ma skróconych dróg oraz Friko. Kasa, kasa, wielu się wyprze w mani underground. Oh, also Gramatik, somebody, I think in the comments, somebody also asking me to check Gramatik. I'll definitely gonna give it a try, man. Tam do porówna tych, co mają ją, no bo jest bandy. Powstała też wtedy grupa Firma. They gotta be good, because Gramatik in just grammar or French is just... Grammaire, so it means this guy is spitting bars, but I'll definitely gonna check it out. W której skład wchodziły takie osoby jak Boski Roman, Tadek, Kali, Popek czy Pomidor. Zostały wydane albumy przez Slums Attack, Zippera, Fisza, WWO czy Wzgórze Japa 3. W 2001 roku wyszedł album Na Legalu autorstwa Slums Attack. Najpopularniejszymi na albumie były takie numery jak Kolejny Stracony Dzień, Jest Jedna Rzecz, Mój Rap, Moja Rzeczywistość czy Głucha Noc. Yo, it sounds like DMX. He's on back, man. Kolejny stracony dzień, Jest jedna rzecz, Mój rap, moja rzeczywistość czy Głucha noc. Słuchaj to, sprawdź to, to Pejasiku, Medi, Tobi, Mef i Mef, krew za krew, położenie strep. W tym roku został też wydany pierwszy album szczecińskiego rapera Łony, który promował m.in. singlem Rozmowa. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie, czeka wszystkim, ten najwyższy czas oprzypomnieć. Mówię nie teraz. Swoje płyty wydali także Tede, Borikson czy też... Oh yeah, Tede, shout out to Tede as well, huh? And Oster, yeah, Oster, those guys, that some of the old school, they're still in the game, and I definitely gonna check some of the song as well, but yeah. Oster. W roku 2002 wyszedł pierwszy album PZ-a, który współtworzył wraz z producentem Nun. Znalazł się na nim kolejny z legendarnych numerów, jakim jest Ukryty w Mieście Krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. Yo, this is a
just a good one. I reacted to it already, but yeah. And the one of the thing that I love about this song is that, and then Pezet Nunu's, wow, another classic, bro. This is timeless song, bro. W tym roku został też wydany album OSTR-a, Tabasco, na którym wyszedł numer Kochana Polsko. Miejsce Polska, system samowolka, to forsa, w tym tkwi sekret. Dostaliśmy też album we własnej osobie, od Rosa grupy WWO, na którym jednym z popularniejszych numerów jest W wyjątkowych okolicznościach. Miłość sprzedawa. Bro, let me see, how can I pronounce this? Ok, it's WWO, ok. Hold on. W wyjątkowych okolicznościach. Bro, how about, yeah, man, Polish is hard, bro. I know, let me see how you pronounce it. Let me just run back a little bit, let's go. Polka, to forza, w tym tkwi sekret. Dostaliśmy też album we własnej osobie od Rosa grupy WWO, na którym jednym z popularniejszych numerów jest W wyjątkowych okolicznościach. A, wyjątkowisz oko... I'm sorry, bro. Album we własnej osobie od Rosa grupy WWO, na którym jednym z popularniejszych numerów jest W wyjątkowych okolicznościach. Miłość sprzedawana, pieniądz kochany, w wyjątkowych okolicznościach witamy. Płyty wydawali także Wzgórę Japa 3 i Paktofonika. W kolejnym roku 2003 dostaliśmy drugi album od zespołu 5 z Badębiec, dzięki któremu zaistnieli na szerszą skalę. Najpopularniejszym numerem jest To My Polacy, na którym udzieliła się grupa Ascetoholics. Głos kraju mataczy, to my Polacy. Głos kraju bez pracy, to my Polacy. Yo, man, even the video, just how it was shooting, bro. This is history, bro. You see how far we came, man. From the 90s, from the 80s, flows, we moved to the 90s, and now in 2000. You can just feel everything is changing from frequency, from beat, from production, the flow. I mean, everything is just shifting with times. Wow. We came a long way, man, but let's keep going. Dostaliśmy też pierwszy album od grupy Trzeci Wymiar, z którego kojarzyć możemy numer Dla mnie masz styla. Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, dla mnie masz styla. Najpopularniejszym albumem w tym roku jednak okazała się debiutancka płyta 1.8L Wideoteka, na której możemy usłyszeć numer Jak zapomnieć. Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo chcę. Nowe albumy wydali też TD, Ascetoholics czy OSTR. W 2004 roku powstał debiutancki album studyjny od Hempgru, z którego możemy kojarzyć m.in. numer To jest to. Wiek na mikrofonie, w głowie się nie mieści, nic leży za mu... To jest to. What it is? It is. To jest to. To jest. It is. It's not like it is what it is, I don't know. Sami się nie pieścić, nie ma czasu. Dostaliśmy też wtedy album od grupy Zippera, Druga strona medalu, zawierający hit Jakim jest bez ciśnień. Oh, I know this song, man. I remember the song very well. Inspiration. Na. Oh, I didn't know it was a Polish song actually, because the guy is singing in French. It's Zippera Bez. Okay, definitely gotta check it out. It's Zippera, Dragon, Davy and Toma. Oh, wow. Just give me some weed. It's my heart, it's me. Dostaliśmy też nowe albumy od Gramatik, PZ-a i OSTR-a. W roku 2000... Ooh, yo, man, the album in 2004 is crazy, man. Dostaliśmy też nowe albumy od Gramatik, PZ-a i OSTR-a. OSTR, wow, brah. W roku 2005 dostaliśmy album od firmy Nielegalne Rytmy, na którym możemy kojarzyć takie utwory jak Tylko Jeden Bóg i Mofaja. Przepisów drogowych, robimy se jaja, ciągle powtarzam. Even you can feel the drum. Now we are moving to the 808s. Yeah, that's the 2000. From 2005, now we're moving into something else, you know. Wiemy, że każdy pies to faja. Wyszedł też wtedy drugi album od Don Góralesko, Drewnianej Małpy Rock, który promował m.in. numer Cisza. Nikt o tym nie słyszał, nikt o tym nie mówił. To ta cisza, która krąży wśród ludzi. Inny album. Ale jak to jest możliwe? Masz to w telefonie. Ultra szybki, a mobilny. To możliwe? Internet mobilny z prędkością światłowodu? Ultra szybki, a mobilny. Nowość. Tylko w Plusie internet 5G Ultra, szybki jak światłowód. Plus. Come on, man, what's going on here? Let's keep going. Albumy wydawali m.in. Slums Attack, Płomień 81 czy WWO. W 2006 roku wyszedł album Szacunek Ludzi Ulicy od Slums Attack. Promowany był trzema singlami, SLU 3 litery, Duchowo Mocny i... Honestly, I'm just excited to see where the SBM Mafia, Paul Wush and Swan,
you know, the Kali, you know, I just want to know where, from where they started, because, you know, that's who, those are the some of the artists that I came across and I started listening to. So yeah, I'm szacunek ludzi ulicy, z czego ten ostatni był najpopularniejszym. Wyszedł też album zespołu THS Klika, Liryka Chodnika, z którego jeden z bardziej kojarzonych numerów jest Południowa Praga. THS, konfiguracja liter 3, GOCAW, Południowa Praga. Dostaliśmy też płyty od OSTR-a, Trzeciego Wymiaru, Tedego czy Molesty Evenement. 2007 to rok, w którym usłyszeć mogliśmy m.in. takie albumy jak Hollywood od OSTR-a, na którym znalazł się numer Brzydki, Zły i Szczery. Song from OSTR, should check, man. The guy is an OG, so you know. I want to check some of his songs, so just let me know which song I should check. W tym roku dostaliśmy też drugi nielegal od Palucha. Oh, finally Paluka. Okay. So his name is Paluka? Paluk. Okay. Biuro Ochrony Rapu, z którego warto wyróżnić kawałek Wokół Mnie, nagrany wraz z Don Guralesko. To jest wokół mnie, to osiedle moje, znam to dobrze już. You see, now everything is changing now from here. Moving forward, well, that's a different sound, different melody. Poza tym swoje albumy wydawali też Łona i Weber, Eldo czy Gramatik. W roku 2008 dostaliśmy kolejny album od OSTR-a, Ja Tu Tylko Sprzątam, na którym największym hitem okazał się numer Mówiłaś Mi. Ile deszczu musi spaść, by brat poczyścić cienie, ile wersów musi znać, by raz spojrzeć na siebie. Ukazał się też album Sokoła i Pona, teraz Pieniądz w cenie, na którym możemy usłyszeć m.in. hit W aucie. Z dodatkowym udziałem Freda i Franka Kimono, piosenka ta zdobywała pierwsze miejsce na listach przebojów głównych polskich stacji muzycznych, a do tej pory na YouTube zdobyła ponad 47 milionów wyświetleń. Będę brał cię, w aucie. Now we are moving from hip-hop to disco polo, you know, this is just... Yo, that's crazy, man, that's really crazy. Sokoła, okay, and Pono. Yeah, I remember that we have the, I've reacted to one, the song, was it Sokol and Pono? Yeah, I think so, yeah, Sokol and Pono by Jerez Girl. W tym samym roku ukazał się jeden z popularniejszych albumów Don Guralesco, El Polaco, który promował singlem o tej samej nazwie. 40 milionów zyt, bije tutaj, zimny kraj, zimny flow, zimna woda. Wyszły też albumy od Tedego, Popka, Firmy, Zeusa i Pay. W 2009 roku światło dzienne ujrzał nowy mini album PZ-a, Muzyka Emocjonalna, na której najpopularniejszym kawałkiem jest numer o tytule. Oh, so the most popular song. Yo, man, shout out to Trini once again, man, on the editing and so on. I mean, ja nie rozumiem po polsku, ale rozumiem trochę, polski. You know what I mean, bro. So yeah, this is like that is a most popular song. Okay. Let's spadam. Nie ma cię, gdy moje życie spada w dół. Nie ma cię, gdy wszystko łamie się na pój. Wyszedł też wtedy pierwszy album studyjny Grupsona, ORS, który jest jednym z jego najpopularniejszych wydawnictw. Najpopularniejszymi numerami są Śpiesz się powoli, Nowa fala, czy też jeden z do tej pory najpopularniejszych numerów Na szczycie, który jako pierwszy w historii polskiego rapu przekroczył próg 100 milionów wyświetleń na YouTubie, a na ten moment posiada ich już powyżej 140 milionów. Jestem tego pewny, w głębi duszy. Yo, I'm definitely gonna check this song right here. This is also among people have been asking me to check this one, Grupson, Na szczycie. Yeah, I'm definitely gonna check it out. The video's gonna come out soon, right? Nowe płyty dostaliśmy jeszcze od Słonia. Ooh, the boy, hardcore, Słoni, yeah. So that was what? 2000, let me just run back a little bit. 2000... Zimny flow, zimna woda. Wyszły też albumy od Tedego, Popka, Firmy, Zeusa i Pay. W 2009 roku... Yeah, 2009, bro. Okay, bro. That's good. Let's go, let me show... Back a little bit. Nowe płyty dostaliśmy jeszcze od Słonia, Trzody Crew, VNMA, Hady i Hemp Group. W 2010 roku na trzecim studyjnym albumie Palucha dostaliśmy m.in. single Nowy Truskul, który stał się na nim największym hitem. Nowy Truskul, okay. It sounds more like a Low, 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 Low by T-Pain. I think it also came out during that time, but yeah. Jest true school, to prawdziwa szkoła, czym jest true school.
Wyszedł też wtedy pierwszy legal Słonia, Demonologia, na którym przykładowo został nagrany teledysk do numeru Szczerze. Synu, wytęż słuch, to kilka szczerych słów, tutaj zwykła codzienność, to nie fabryka snów. Inne płyty wydawali też OSTR, Peja, Don Guralesco, Rahim. W roku 2011 dostaliśmy pierwszy singiel promujący nowy album PZ-a. Jest on zatytułowany Co mam powiedzieć. Stał się on przebojem radiowym, a na samym YouTubie zebrał ponad 32 miliony wyświetleń. I mówią mi, że nie mam już czasu i mówią mi wciąż, mówią mi cały czas. Wyszła też pierwsza solowa płyta Kalego, z której jednym z bardziej znanych numerów jest Pełnia. Rzucone kości, co było to za mną, teraz to mam ostrożnie, by nie wjebać się w bagno. W tym samym roku ujrzeliśmy nowy album Łony, współtworzony z producentem Weberem o tytule 4,5. Jednym, a zarazem najpopularniejszym singli zapowiadających płytę jest To nic nie znaczy. Zamawiam kawę i to czarną kawę i dodaję nawet, że bez mleka i śmietanki i bez żadnych gadek. W roku 2011 pojawiła się... So SBM, I mean, that was 2011. Okay, good to know, man. It's always good to know. Now I think I'll have a good understanding about Polish. Not really good, but at least I have an idea from where it started and everything. To okay. Pierwsza edycja akcji Pop Healer Młode Wilki, która pomaga początkującym raperom dotrzeć do szerszego grona. Na kawałku na front możemy usłyszeć... Okay, they used to call themselves Pop Killer Młode Wilki. Yo, I didn't know. Let me see here. I see only the only I think the only person that I recognize is Biawes. I don't see Solar. Okay, man. So I don't, I'm not really sure if that the one because now all I know about Pop Killer it's an event, it's a awards, music awards where the you know it's more of like you know the Grammy, not Grammys but just you know type of event. So I'm not really sure if the like Biawes or whatever this group that the founder or this is another institution or it's something else, but appreciate if somebody could just educate me on this, but let's między innymi takie ksywki jak Białas, Getz czy Bonson. Pewnego dnia zdjąłem aureole, jebrałem ją w ciąg, rapowałem po stole. Dostaliśmy też albumy od VNMA, Bero, Hady, Solara i Białasa, no i Don Guralesco. Oh, okay. So the album... Mieliśmy też albumy od VNMA, Bero, Hady, Solara i Białasa, no i Don Guralesco. W kolejnym roku 2012 wyszła kolejna solowa płyta Kalego, Gdy zgaśnie słońce, którą promował m.in. najpopularniejszy numer Tu gdzie żyjemy. Tutaj gdzie żyjemy, nie ma słońca, bo kona zapomnę. Tu gdzie, gdzie zjemy. Wyszedł też debiutancki album producencki Donatana o tytule Równonoc, Słowiańska dusza, na którym możemy usłyszeć wiele znanych osobistości ze świata polskiego rapu. Przełożyło się to też na sporo hitów, a najpopularniejszym z nich jest numer z Boryksonem i Kajmanem Nie lubimy robić. Nie dla nas robić w polu, to wiedziałem już w przedszkolu, potem przez całą szkołę, pozdrowienia dla proces. Nie lubimy robić. It's like we don't like doing it. Nie lubimy. Lubimy is we like. Yeah, we like. So nie lubimy. We don't like. Rubbish is doing. We don't like doing it. Oh, I don't know, brother. Wyszedł też debiutancki album KN-a od kołyski aż po grób, na którym możemy usłyszeć numer Alter Ego. W tym roku. Oh yeah. Alter Ego. Alter Ego. W tym roku dostaliśmy jeszcze albumy od Wyższej Szkoły Robienia Hałasu, Boryksona, Hady, PZ-a, Grubego Mielskiego, Don Guralesco, jak i Zeusa. W 2013 roku dostaliśmy pierwszy solowy legal Bezczela o nazwie ADHD. Najbardziej znanym kawałkiem na nim jest Prawo ponad Prawem, które na YouTubie zebrało ponad 36 milionów wyświetleń. Została wydana też druga część Demonologii od Słonia i Miksera, którą promowali m.in. singlem Slasher. Yo man, Swan is, he's just on his own land, bro. Definitely gonna check some of his song on Demonologia. This guy is just, he's too hardcore, bro. I haven't really, in Poland, I think he's the only one. He's on his own land, bro. He just have his own flow, own style, and he has a huge fan base, bro. Let's go. Pod koniec roku dostaliśmy nowy album Palucha o tytule Lepszego życia Dealer, który posiada jeden z najpopularniejszych numerów w polskim rapie, Bez strachu. One of my favorite Polish song again, man. Bez strachu, this song is just good, bro. Again, this is a timeless song.
This song right here. I also like somebody in the comment told me that this it actually won a song of the decade. Yeah, it actually won the song of the decade, bro. Shout out to Paulus. Wyszła też pierwsza płyta Ganja Mafii, Wiesz co się kruszy, z której pochodzi numer Pole Marysi. Daj mi muzyki, nalewaj dindy. Come on, bro, Ganja Mafia. Let me see, like, who is Ganja Mafia? Ganja Mafia. Yeah, let's see what we have. Okay, it's a Polish group. Let's see. Okay, it was formed in 2009 in Krakow. Okay, music label Ganja with Ruby, Felipe, Seba, Casper, HTA, music producers Gibbs, and one of its founders is Kali, man. Okay, shout out to Kali, man. Big shout out to Kali, Gibbs, and everybody, Casper as well. Oprócz tego nowe albumy wydawali Popek, OSTR i Hades, Problem, Quebo na Fide, no i Kękę. 2004. Albumy wydawali Popek, OSTR i Hades, Problem. Problem, man. Again, those guys, they're just some among my favorite group, bro. Quebo na Fide. Okay, so Quebo 2013. No i Kękę. W 2014 roku dostawaliśmy coraz więcej hitowych numerów. Przykładowo Żyć aż do bólu od Hady. Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić. Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari. Jeden moment od K2 i Buki. Zanim odejdę, nim odejdę stąd, chwyć za rękę, mnie złap za rękę. Zbyt wiele od KN-a. Come on, YouTube. I have a simple puzzle for you, Vladimir. What must you do to score 100% in every election? A chyba i wdowy. Chciałbym zbyt wiele, żeby nie być sam. Czarny i biały to nie tylko ja. Czy młoda krew od Zbuka, Śliwy i Sztosa. To płynie w nas ta młoda krew, wiesz dobrze, kto przyjmuje tu step. W tym samym roku. From 2014, you know, everything just... Now we are doing something else, a lot of rappers, yeah, let's go. Powstała legendarna już akcja Hot 16 Challenge, w której to należało na raz nawinąć. Oh, okay, I didn't know, man. So Solar is the one who started the Hot 16 Challenge. Yo, I didn't know, Yeah, man, it's always good to know, bro. So let me just, just swoich wersów oraz nominować osoby, które również mają wziąć udział w akcji. Zapoczątkowana została przez nikogo innego jak Solara. Taki challenge, moje zwrotki latają po blokach jak David Bele. Dostaliśmy jeszcze płyty od KN-a, Kubana, Problemu, Palucha i Gedza. W 2015 roku większą popularność zdobyło wiele nowych artystów. Taco Hemingway wydając swój pierwszy polski mini album pod koniec 2014 roku, a następnie w 2015 kolejny pierwszy polski mini album pod koniec 2014 roku, a następnie skradł serca słuchaczy i zwrócił na siebie większą uwagę. Wypuścił wtedy 6-0, do których został nagrany teledysk. 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. I've reacted to this one again. Barman pyta mnie, czy polać jeszcze, bardzo proszę. Quebo na Fide najpierw wydał swój pierwszy album studyjny Ezoteryka, na którym jednym z popularniejszych numerów jest Hype. Niebany apetyt na sukces to mój prąd wpływów. 100 tysięcy w gotówce i za grosz w stylu. A następnie zapowiedział swój kolejny album Egzotyka singlem O My Buddha z klipem nagranym w Tajlandii. Yo, man, shout out to Quebo, man. I don't know what happened to him. So, you know, again, as per people comment, people are like, yo, he hasn't released, like, you know, he went like away for a while. Of course, he did some few collaboration with Kuban, Malik Montana. He also did another one with the guys, yeah, I forgot the name, but yo, you gotta appreciate, man. Quebo is he's just a legend. Let's go. What? Oh my Buddha. Z klipem nagranym w Tajlandii. Huzior wydał swój pierwszy mini album, z którego pochodzi numer Clint Eastwood. Ten słodki dym, co odsumania mi zmysły. Moim plega muzyka na czele to my tam. Malik Montana zdobył większą popularność dzięki singlom Nanana i Durana. Malik Montana, okay, 2015. It's been a game for a little, I mean, not really a while, but okay, what? Not even 10 years. 2015, that's like 8 years, okay? And Dio? I thought Dio was... Malik Montana. Dio, Biawes, Malik Montana, na. Yo, shit, I didn't know. I thought Dio was like this new school, new artist, like the Alberto. To był większą popularność dzięki singlom na i Durana. Bawić,
chcę się bawić do rana. What? Yo, back there, Maligus, trash. Co na na i do rana. Bawić, chcę się bawić do rana. Yo, man, I'm gonna lie. I think Malik is the one who fucked up everything. Yo, because if you listen to everything before 2015, you know, at least Sheena got some good project from Quavo and so on. But then Malik just show up from nowhere. Dorana? Come on, man. Let's go. Wyszedł też wtedy pierwszy album Gangu Albanii, który wstrząsnął wtedy polską sceną. Zespół składający się z Popka, Boriksona i Alibaby wydał płytę Królowie Życia, zawierającą pełno wielomilionowych hitów, z których najpopularniejszy Dla Prawdziwy Dam zebrał blisko 80 milionów wyświetleń. Prawdziwa dama to twoja mama. From hip-hop to rap to disco polo, bro, what is this? Wyświetleń. Prawdziwa dama to twoja mama. Oprócz tego twoje płyty wydawali m.in. Wattoja, Kenke, Sobota i Mateo, Kazbałagane, Żabson czy też Białas. W roku 2006... Ooh, my shout out to Żabson. I thought the guy was also new. I thought it was just, you know, new school and so on. The guy has been 2015, okay. But let's see the album here. So you have Wattoja, Made a Finger, okay. And then what? Wattoja, Kenke. Kenke also, yeah. Sobota i Mateo. Teo, Kazbałagane, Gaz as well, okay. Żabson, czy też Żabson and Białas. W roku 2016 dostaliśmy debiutancki mixtape od Reto, Dem, na którym można usłyszeć sporo hitów, a jednym z nich jest Bossman, który zebrał ponad 60 milionów wyświetleń. Wypływam na morze jak Barbarossa, słyszysz krzyki na łebie, to wiesz, kto Bossman. Wyszedł też wtedy album Białasa, Hate Me 4, z którego jednym z popularniejszych numerów jest Blaka Blaka Blaka. Wszystko się zmieniło, gdy obroną stał się atak. Blaka Blaka Blaka. Wszystko się zmieniło, gdy obroną stał się atak. Blaka, blaka, blaka. Na płycie Palucha, czyli ostatnim krzyku osiedla, dostaliśmy parę hitów, takich jak Szaman czy Gdybyś Kiedyś. Wszystko pod kontrolą, władza opętana. The video is gonna be out soon for Palucha Szaman. I've already reacted to it. I mean, I'll just have to do the editing, but it's gonna be out. Podwórka was pierdolą. Dostaliśmy też płyty od Malika Montany, Popka i Mateo, Gangu Albanii, OSTR-a, Żabsona i Taco Hemingwaya. We got Malik, Aram, Masari. Płyty od Malika Montany, Popka i Mateo. Popek, Mateo. Yo, man, Popek is I haven't checked his stuff, but I think I'm following him on Instagram. Isn't he the guy who has tattoo everywhere? Like, but anyway, I need to check him in Instagram. Oh, Gang Albani. Gang Albani. Albani, okay. OSTR-a, Żabsona i Taco Hemingwaya. Z 2017 rokiem dostaliśmy egzotykę od Quavo na Fide, która na ten moment jest diamentową płytą. Egzotyki, wow. I zawiera wiele hitów. Przykładowo jednym z nich jest Madagaskar. Wyszedł wtedy też pierwszy album. Wyszedł wtedy też pierwszy album BDS. Oh, now it's BDS, BDS and kill me. Oh, I didn't know, man. 2017, okay. To jest, aby śmierć miała znaczenie, na którym największym hitem jest singiel Białej Mody. Bo jestem Białej Mody, chcę tylko kasy nie żony, chcę się Białej i Mody, White and Young? Come on, man. I got it. Białej i Mody. White and Young. If I have to say Black and Young is what? Czarny? Czarny i Mody, oh, but anyway. Pozbawić idoli. Wybił się też wtedy Young Iggy, wydając... Oh, okay. Twój pierwszy mixtape, Trapist. Mówiłeś, że będziesz całować. Ja chciałem odlecieć daleko. Yo, this is crazy. Look at the evolution, man. We started from hip-hop, old school, we went to hip-hop, and then trap, from trap to... Now we start going to pop, singing, disco polo and everything, okay. Kolejnym, który dał o sobie znać większej ilości osób, jest O Co Chodzi. Wydał on w tym roku album Nowy Kolor z wieloma hitowymi singlami, wprowadzając świeżość do Polski. Nowy kolor to ja, kolor to ja. Nie wiesz, co mam plan. Wyszły też nowe albumy. Yeah, it's a good song as well, man. Nowy Kolor. To ja, kolor to ja. Nie wiesz, co mam plan. Wyszły też nowe albumy od Boriksona, Bero, Kazabałagane, Białasa, Plana B, Palucha czy Young Multiego. W 2018. Okej, Milci also 2017. Bero, Kazabałagane. Kaz as well. Białasa, Plana B, Palucha czy Young Multiego. W 2018 roku dostaliśmy naprawdę ogrom hitów. Całą scenę zaskoczył White 2. Yo, man, now in 2018, that's when everything just... Tchup. Now we have the new school now from White 2.1.5. Wow. Najpierw wydając Kalifornię, która jest do tej pory największym hitem lata, a potem wydając swój debiutancki album, Rockstar. I weź tą pracę odstaw!
dostaliśmy połączenie. California, song of the summer, right? Yeah, that's the king of summer, bro. Wide Radio 5, man. Dostaliśmy połączenie dwóch mainstreamowych raperów, Taco Hemingwaya i Quavo Nafide, dzięki któremu dostaliśmy duet Taco Nafide. Stworzyli w dwójkę album Soma 0,5 mg, który jest na ten moment diamentowy i zawiera on sporo... Diamond, bro. These guys, man, Taco and Quavo, legend, man. These are the legend, bro. Hitów. Few artists who have a diamond song, so I'm not really sure, but yeah, they're also among them. Takich jak Tamagotchi, Kryptowaluty czy 8 Kobiet. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Wyszedł też wtedy Atypowy, czyli pierwszy album z It's Spaku now. Yo man, 2018 was crazy, man. You got Spaku, you got White, there's Beto West, there's Taco Fide, Taco Nafide, you got Young Milty, Young Iggy. It was really challenging. Now, I don't know when matter started, but you know, but let's go. Podejny Szpaka, który również miał ogromny wpływ na polską scenę w tamtym momencie i pozwolił wybić się Szpakowi. Wyalienowany bardzo, z Pokémonami. Also reacted to this one. This video is gonna be out soon. W tym roku powstał Chill Wagon, który został założony przez samego Boriksona i zapowiedziany singlem o tej samej nazwie co grupa. Chill Wagon. Nie znajdziesz tej chaty w jebanym Trivago. Nie można zapomnieć też o najpopularniejszym do tej pory rapowym numerze na polskiej scenie, który wyszedł w tym roku. I mówię tu o Języku Ciała, autorstwa Tymka, z gościnnym wystąpieniem Big Sight'a. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co nie wiem. Like I said, man, we move from trap to rap or whatever, now it's techno, pop and everything is combined. But shout out to T-Mac, bro, this song, I remember when I was in Bitgosh, yo, man, this song was everywhere. Na 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 na, yeah. Mówi językiem ciała, Wychodziły też płyty od Japsona, Problemu, Kartkiego, Malika Montany, Guziora, Reto, Taco Hemingwaya, Sariusa czy BDS-a. God damn, bro, yo. Nieco nie wiem, mówi językiem ciała. Wychodziły też płyty. Man, 2018 was crazy. You got Zapson. To od Zapsona, Problemu, Problem. Takiego, Malika Montany, Guziora, Reto, tak. Malik, Reto, Guziora. Taco Hemingwaya, Sariusa czy BDS-a. Yo, man, I believe Problem. I think it's either Problem or Taco Nafide who had the album of the year. I ain't gonna lie. Takiego, Malika Montany, Guziora, Reto, Taco Hemingwaya, Sariusa czy BDS-a. W 2019 roku mamy kolejnych paru nowych artystów, którzy się wybili. Boy, man, it's Mata. Yo, man, actually, I thought Mata was started maybe 2015 or 16, but anyway, okay. I przykładowo jest to Mata, który znikąd wbił się do SBM Starteru, wydając Bibliotekę Trap. 100 dni do matury, ciągle krzyczy mi matka. Ja mam marzenia i mam też to wersję w notatkach. Czy też później już na głównym kanale SBM takie hity jak Schodki czy Pato Inteligencja, która przez dużą kontrowersję sprawiła, że o Macie zaczął... Oh, man, controversy, bro, this Pato reaction. Yeah, it was just on another level. Trzeba mówić sap. The album, I think, is 100 days before Matura, yeah. Polska. Pato Inteligencja! Shafter po sukcesie swojej epki poszedł w komercyjną stronę i wydał numer Hot Coffee, który stał się hitem i zapowiadał jego album, wydany jeszcze w tym samym roku. Dwie panny na sali, dałem menu, pary sobie chcą gorącej kawy. Jan Rapowanie wraz z Nocnym wydali drugi album, Plansze, który jednak wbił się dużo wyżej w notowania, co pozwoliło też dotrzeć do szerszej publiki samemu Jankowi. Nie jestem zdrowy, to moje wybory. Dostaliśmy pierwszy album Chill Wagonu, na którym w singlu Kwit usłyszymy nowego rapera, czyli Kurego, który dostał szansę i do... Yeah, man, I also definitely need to check the Chill Wagon. Yeah, so saw another request people asking me to check, but I'll definitely gonna give it... Kurzy ją wykorzystał, tworząc hity na cały album. Twoje słowa dla mnie babla, kiedy znów gadasz o trzeci, swoją ciszą mówię papa. Pod koniec roku Sobę zaatakował numerem Impreza, który ogromnie się wybił. Yeah, the album, also the reaction of this song will be out soon as well. Sobę, one of my favorite guys, vocal is just another level. Na ten moment zdobywając ponad 100 milionów wyświetleń. Nie wierzę, afera, wziomka chyba zabiera. Oprócz tego swoje albumy wydawali O Co Chodzi, Izo, Kubi Producent, Sentino, Taco Hemingway, Getz, Malik Montana, PZ, Japson czy BDS. Oprócz tego swoje albumy wydawali O Co Chodzi, Izo, Kubi Producent, Sentino, Taco Hemingway. Getz, Malik Montana, PZ, Japson, wow, czy BDS. W 2020... So I would say for me, 2018, nah.
I'll definitely gonna see 2019 the album. I think that's had the album of Hemingway. Let me see, I'll have to go. Oprócz tego swoje albumy wydawali O Co Chodzi, Kizo, Kubi Producent, Sentino, Taco Hemingway, Getz, Malik Montana, PZ, Japson czy BDOS. I think BDOS, because this album, BDOS and that naked was just, bruh, there's a lot of good tracks. Maybe BDOS or Taco Hemingway. But... W 2020 roku czekała nas pandemia, co spowodowało reaktywację akcji Hot 16. Oh, so Hotel 16 Challenge, Hot 16 Challenge number 2 came out in 2020. Wow, I didn't know. Challenge, tworząc drugą edycję, w celu zebrania pieniędzy na walkę. And by the way, just let me know which challenge I should check for Hot 16 Challenge, because I've checked only which is Szpaku, but just let me know which one artist. You just give me a list and then I'll give it a try. Z COVID-em. Spotkała się ona z dużo większym sukcesem niż pierwsza, angażowała całą Polskę, co sprawiło, że nawet... And no way, even the president also did the challenge? Come on, bro. This is a joke, right? Yo, I'll definitely need to give it a try, man. It's a check, man. What the fuck? What did he rap about? Z COVID-em. Spotkała się ona z dużo większym sukcesem niż pierwsza, angażowała całą Polskę, co sprawiło, że nawet sam prezydent wziął udział w akcji i nagrał swoją szesnastkę. A najpopularniejsze numery mają nawet po kilkadziesiąt milionów wyświetleń. Za wszystkie krzywdy sam się proszę Boga, one kuszą jak zło. Powstał też wtedy projekt Hotel Mafia, w którym to członkowie SBM spotkali się w jednym domu, przez tydzień tworząc numery, które były wypuszczane jak najszybciej się da. Zaserwowali nam tym parę hitów na wakacje, przykładowo, a nie pamiętasz jak. Łączy nas coś więcej niż alkohol, mówili nie mieszaj, a ja mieszam to z robotą. Po trzech latach z solową płytą powrócił też Quebo na Fide, najpierw przybierając postać nerda, wszędzie chodząc w przebraniu, a przy premierze ściągając maskę w numerze Szubienica. O no bro, Quebo na Fide już... Bianca Pesti, bro. Quebo is just... Ubierając postać nerda, wszędzie chodząc w przebraniu, a przy premierze... Oh, he doesn't have no tattoos? Powrócił też Quebo na Fide, najpierw przybierając postać nerda, wszędzie chodząc w przebraniu, a przy premierze ściągając maskę w numerze Szubienica, pestycydy, broń. Muszę wyłączyć się i wyjść na rower albo jogę. Głupie myśli w głowie, leci Cobain i Night Lover. Bliżej... Hold on, man. So all these tattoos, they are fake? Like, you know, because there's a lot of his songs, you have tattoos. Yo, I need to check this video right. W premierze ściągając maskę w numerze Szubienica, pestycydy, broń. Muszę wyłączyć się i wyjść na rower albo jogę. Głupie myśli w głowie, leci Cobain i Night Lover. No, tattoos are real. It's just, okay, the tattoos are real. It's just, he put something else on him, okay. Bliżej poznaliśmy postać Okiego, który na początku roku wydał epkę 47 Playground, a bliżej końca 77747 mixtape, na którym zobaczymy... So my man Oki, yeah, okay, that's when he started in 2020, yeah. Okay, man, shout out to Oki, man, and he's a young legend. Hit, jakim jest Siri. Brudna ściana, co dzień budzik, tak wzrok, kurwa. Kura ściana, może ludzi lat rok, kurwa. Z nienacka na scenę wbił się też Alberto, wydając numer Dwutakt, który był jednym z pierwszych, bardziej znanych drilli na polskiej scenie i wbijając do wytwórni GM2L wraz z jego bratem Josephem Bratanem. Miejska dżungla, pies zabija kumpla. I'm gonna be honest, man, when it comes to like Polish drill, even if you ask any like foreigner or anything like that, they all always tell you to check Alberto Dwutka. So let's not just take the, how can I say, not be like, nah, this is not real drill or whatever, but I feel like this song right here, it's gonna go, this also goes down in history, man. Because when you tap on YouTube Police Drill, this song pop-ups like number one or two. So shout out to Alberto, man, and Joseph Bratan. Let's go. Nowe albumy stworzyli też Mata, Jan Rapowanie i Nocny, Szpaku i Kubi Producent, Tymek, Białas, Taco Hemingway, Izo czy Guzior. W 2000... Nowe albumy stworzyli też Mata, Jan Rapowanie i Nocny, Szpaku i Kubi Producent, Tymek, Białas, Taco Hemingway, Izo czy Guzior. W 2020 pierwszym roku otrzymaliśmy drugą płytę Maty, która już w przedsprzedaży uzyskała status podwójnej platyny, a na ten moment jest ona diamentowa. Usłyszymy na niej sporo Ojo, stworzony jest Okiego, Young Igiego i O Co Chodzi, który był powiewem świeżości na scenie i zaserwowali nam na nim sporo dobrych numerów. Chcę się napić whisky, oglądać amerykańskie teledyski. Dostaliśmy jeszcze parę dużych hitów lata, czyli przykładowa Disney od Kiza, albo Duże Oczy Smolastego, które w krótkim czasie zdobyły ogromne liczby, oba numery przebiły 100 milionów wyświetleń.
Yo, man, I don't know. Is Smola still a rapper? Like, do you guys see him as a rapper? Because I remember my first reaction, I started with Smolasti. I thought the guy was a rapper. But then again, throughout times, I realized that the guy is he sings, he does pop or anything. But I don't know. I don't really know. Świetnie na YouTubie. Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym, co najlepsze. Dał znać o sobie Kini Zimmer, biorąc udział w akcji SBM Starter, na której wydał swój pierwszy hit, Rozmazana Kreska. Czy to VVS, czy to SI? Rozmazana kreska, bo pociekła łezka. Swoje albumy wydali też wtedy BDOS i Lanek, Szpaku, Żabson, Problem, Sobel, Chivas, Reto, Jan Kleosia czy Kizo. Na początku 2021 was crazy, yeah. Swoje albumy wydali też wtedy BDOS i Lanek, BDOS and Lanek, man. Szpaku, Żabson, Problem, Sobel, Chivas, Reto, Jan Kleosia czy Kizo. Na początku 2022 roku dostaliśmy drugą edycję Hotelu Mafia, z której największym hitem została Lawenda, zbierając prawie 60 milionów wyświetleń pod numerem. Bo my chcemy żyć, bo my chcemy kraść, no i żadna kurwa nie zabroni nam. Swoją płytę po dwóch latach wydał White 2115, który mimo obaw podzielił się z nami kolejnymi hitami na lato. Jednym z nich, a zarazem najpopularniejszym, jest Really. Chcę jak kiedyś leżeć nad ranem i pić z tobą. W tym roku swoją płytę wydała też grupa 2115 na własnym wydawnictwie, odcinając się od SBM. Pod koniec roku po latach wrócił Kuban, wydając singiel Na Okrągło. Był to powrót, na który czekała cała Polska. Od problemu swych uciekam na okrągło, uśmiecham się udając, że żyję bez troska. Swoje płyty przykładowo wydali także Sentino, Żabson i Jak Igi, Paluch, Szpaku, Kini Zimmer, Oki, O Co Chodzi czy Chivas. No i doszliśmy do aktualnego roku 2023, w którym to w marcu dostaliśmy album od labelu 2020, zawierający m.in. taki hit jak Malibu Barbie. Ona jest stylish, ona ma vibe, Malibu Barbie. Szerszej publicy dała znać o sobie Bambi, wydając numer IRL. Thirsty, ja rozdaję karty, baby Bambi in real life. Słodziakowy las, też pokażę ci mój świat. Pan wydał swoją pierwszą płytę od 2017 roku o tytule Spokój. Czuję w ustach stres, miało nam się udać, ale Bóg tam wie. W czerwcu powstała trzecia edycja Hotelu Mafia, tym razem w bardzo rozszerzonym składzie. Dzień dobry Polsko, to Hotel Mafia 3. A w ostatnim czasie bardzo popularny stał się nowy numer Zamsona, 5 influencerek. I'm good, yeah. Shout out to Trini, man. He did an amazing job on the editing, first of all. At least he included Zamson. Wow, I appreciate, man. Listen, alright. 5 influencerek, w łóżku już nie czuję się sam. Swoje płyty wydali Reto, Jałas, Malik Montana, Żabson, Zamsone, a zapowiedział przykładowo Mata czy Szpaku. No i w tym odcinku to by było wszystko. Jeśli obejrzeliście cały, to serdecznie dziękuję i zapraszam was do obejrzenia innych filmów na moim kanale, jak i do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybuj, bro. Shout out to Trini, first thing first, man. I'm gonna give him subscribe. I've already liked, man. Shout out to Trini, did an amazing job on the editing. I'm definitely gonna tune in, gonna check more everything. So wow, man, yo. Anyway, that was an amazing overall, just, you know, summary of Polski rap, Polish rap. And as a foreigner, as a, you know, as a listener, it's not like now I have an idea of what Polish rap is all about, but at least I know some of the things that I didn't know in the past. So thank you, Trini, for at least educating me on some of the stuff, when they started and everything. And looking at just how evolved music, you know, from the 1980s up to 2023, a lot of change, the sound, the production, music, video, everything has changed. So for me, I'm not gonna laugh and be like, yeah, we were hip-hop, now it's disco polo or pop rap or anything. For me, I'm like, yeah, you know, each area has its own time, has its own music and so on. So I understand that right now it's just totally different, you know, from Malibu Barbie to Bambi to, I mean, now music is just, it is what it is. And, you know, I would say just, yeah, we are in this current, how can I say, age. So let's just listen to the music, but let's not forget the past, the old school and everything. So we can just listen to the song and remember and just trying to live, you know. It's not about criticizing now, everything is fucked up, it's shitty. Yeah, it's shitty now, yeah. Everybody now can be anything. You have YouTubers now becoming music rappers, you have a comedian becoming rapper, so anybody can be a rapper, anybody can be a singer, but
let's just not make fun of those people. Let's just appreciate and also look back and appreciate everything from the past. So yeah, man, that was a good video, good production. Shout out to Trini once again. And yeah, man, I hope you guys are having an amazing weekend, and I will see you guys next time.